Witam serdecznie. Mój dzisiejszy poradnik o stabilnej wersji Blendera 2.81 będzie dotyczył zagadnienia związanego z retopologią siatki 3D na obiektach. I właśnie na poczet dzisiejszego poradnika przygotowałem sobie takie trzy do siebie przystające modele, które mają na siebie nałożoną siatkę w sposób automatyczny, podkreślam, automatyczny, przy zastosowaniu trzech różnych technologii. I ten obiekt w środku został stworzony przy pomocy panelu rzeźbiarskiego z zastosowaniem dynamicznej topologii. Jak widzimy, tutaj siatka na obiekcie jest bardzo bogata. Składa się z wielu poligonów o podstawie trójkąta. I tych poligonów dokładnie jest 166 tysięcy, prawie 167 tysięcy. Kolejny rodzaj siatki to siatka stworzona w oparciu o objętość obiektu. Przy pomocy narzędzia Voxel Remesh. To narzędzie Voxel Remesh pojawiło nam się wraz z wersją rozwojową Blendera 2.81. I tutaj na obiekcie zastosowałem takie oto opcje, a więc rozmiar ustaliłem na 200. No i włączyłem sobie te opcje i w oparciu o model z dynamiczną topologią została mi zbudowana taka siatka o oczkach o podstawie czworokąta, która również opisuje nam kształt, ale można powiedzieć, jest już bardziej ekonomiczna, bo posiada tylko 62 878 poligonów. No i wreszcie trzeci etap modelowania to etap z użyciem modyfikatora, może Remeshera, kład Remeshera, który nie bazuje na objętości, a bazuje na powierzchni obiektu. I tutaj na obiekt dopisałem sobie siatkę i ustawiłem tutaj, że górny limit poligonów ma być w granicy 20 tysięcy. Oczywiście wszystkie poligony są o podstawie czworokąta. No i takich ustawień dokonałem. No i w sumie na obiekcie tym program wyliczył mi, że żeby oddać wiernie taki kształt, potrzeba aż 21 248 poligonów. Ale jak przyjrzymy się, nawet można powiedzieć, tej najbardziej doskonałej siatce 3D utworzonej w sposób automatyczny, no to widzimy, że ta siatka oddaje nam kształt obiektu, ale powiedzmy układ pętli poligonów, pętli krawędzi nie pokrywa się absolutnie z, można powiedzieć, formą, krzywiznami na obiekcie. I żebyśmy jeszcze bardziej doskonały obiekt uzyskali, no to musimy uciec się do tak zwanej ręcznej retopologii. I właśnie mój poradnik będzie dotyczył tego zagadnienia, jak na takim modelu o siatce, powiedzmy, dyntopo, zbudować sobie swoją topologię w sposób manualny. Oczywiście topologię będę budował przy użyciu narzędzia służącego do budowy poligonów i wszystko pokażę od A do Z. I na początek właśnie na scenie pozostawię sobie ten obiekt z dynamiczną topologią. Wyłączę tutaj siatkę, żeby mieć taki czysty obraz. I na scenę na przykład dodam nowy obiekt. Tym nowym obiektem będzie kub. Zresztą to może być każdy inny dowolny obiekt, bowiem te wszystkie wierzchołki z kuba wcale w jeden. Alt M, scale go w środku. I ten wierzchołek, który tutaj jest na środku, przemieszczę go tutaj w prawo. No tak, na wysokość tutaj tej odnogi, tej kończyny i tu sobie wyekstruduję
tak, o, dotąd. Taki oto detal. Bowiem powiem Wam, że najtrudniej rozpoczynać jest topologię, taką manualną, gdy mamy do czynienia właśnie z takimi elementami jak kończyny, ręce, nogi. Na takich obu kształtach ta automatyczna topologia idzie dość sprawnie, ale już na takich kończynach musimy raczej posiłkować się innymi narzędziami Blendera i ja postanowiłem wykorzystać tutaj narzędzie do modyfikacji skóry na obiekcie, a więc taki modyfikator skin. I teraz właśnie do tego obiektu dodam modyfikator skin. O. I dodam modyfikator subdywizji z wartością podziałową dla renderu również na poziomie pierwszym. Oba te modyfikatory sobie zaakceptuję. A więc dodaj, dodaj. Teraz znowu wrócę do trybu edycji i jak widzicie mam tutaj już jakiś gotowy projekt siatki, która będzie mi tutaj opasała tą oto, można powiedzieć, kończynę. Teraz ten wierzchołek z góry sobie szczytowy usunę i w ten sposób otworzę tutaj geometrię. I żeby ta geometria nowa dopasowała mi się do obiektu, użyję modyfikatora shrinkwrap. Shrinkwrap wskaże obiekt docelowy. Tutaj sobie włączę tę opcję i widzimy, że siatka już nam się fajnie tutaj poukładała. Teraz sobie spróbuję wybrać jeszcze opcję inną. Zobaczę, jak będzie opcja projekt wyglądała. O, negatyw, pozytyw. Jest OK. Tu się wszystko ładnie poukładało, dopasowało. I mogę jeszcze wybrać tutaj opcję nad powierzchnią. O, taką opcję nad powierzchnią. Żeby mi się lepiej tutaj budowało tą siatkę, to mogę użyć kolejnego modyfikatora, modyfikatora lustro, z uwagi na to, że mój model jest modelem symetrycznym. Lustro przesuwam na sam szczyt, włączam opcję auto przyciągania i można powiedzieć, że zwijam już ten modyfikator, żeby mieć na podorędziu tutaj modyfikator shrink wrap. Teraz już mogę sobie włączyć narzędzie do dynamicznej topologii, a więc do narzędzie do budowania poligonów. Jeżeli Wam się nie wyświetla tutaj ten górny pasek, to trzeba wejść w zakładkę View i włączyć pokaz panel narzędziowy. I jak widzimy, narzędzie do budowy poligonów działa nam w oparciu o automatyczne tworzenie kładów. Gdy zbliżę się do krawędzi, no to będę mógł te kłady tworzyć. Ale żeby mi tutaj modyfikator lustro nie zaciemniał sprawy, to ja sobie go wyłączę, bo przecież rzeźbię tutaj w pewnym oddaleniu i teraz widzicie, zbliżam się do krawędzi i mogę już z tej krawędzi wyciągnąć jakiś konkretny wierzchołek, złapać punkt, przestawić to ten wierzchołek w inne miejsce. O. OK. Żeby jeszcze wszystko nam się wygodniej modelowało, to też niektórzy polecają włączenie tutaj narzędzia snapping, przyciąganie, wybranie atrybutu twarz i wybranie opcji projekt indywidualnych elementów. O, to sobie włączam. Takie ustawienia będę stosował i na tych ustawieniach będę sobie kreował geometrię. I zobaczcie, że tą geometrię dość łatwo się kreuje, bowiem teraz jak najeżdżam na przykład na wierzchołek, kontrol, wrzucam, no i sobie wyciągam tutaj kolejne wierzchołki. O, teraz bez kontrola to tylko jeden wierzchołek wyciągnąłem, a z kontrolem dwa, lub od razu łapę taką krawędź
i mogę tą krawędź sobie wyciągnąć i wyekstrudować. Ale jeszcze jest przy tym narzędziu dodatkowa opcja, która nam automatycznie pozwala łączyć na przykład te dwa wierzchołki. I jak sobie tą opcję włączyć, no to już pokazuję. Przechodzę tutaj do górnej belki, włączam opcję Auto Merge. O, rozwijam tutaj to okno, mam Auto Merge i ustawiam właśnie zakres tolerancji na poziomie 0,1 metra, bo to będzie taka optymalna wartość, która pozwoli nam połączyć wierzchołki. I teraz jak ja się tym wierzchołkiem zbliżę bardziej, to widzicie, że on jakby wskoczył na swoje miejsce. No i teraz łapę tutaj ten element. O, ten mogę sobie tutaj odpowiednio to modyfikować, ustawiać, a nawet dopasować tutaj do tego oto kształtu, bo to nie zostało dopasowane. No i teraz krawędź, jadę, tutaj się łączy wszystko. No i teraz popatrzcie, jak w milczeniu będę sobie wykonywał taką swoją retopologię. No okej.
mam geometrię na obiekcie zrobioną. Nowa geometria tak wygląda. Teraz jeszcze może sobie tylko zobaczę, czy jak tu układ jest. Wyłączę może przezroczystość i powiem Wam tak, że zapomniałem sobie włączyć takiej opcji, co teraz czynię, może z pewnym opóźnieniem, bo warto sobie też włączyć taką opcję pokaż od frontu. No i wtedy będziemy mogli lepiej kontrolować siatkę jedną na drugiej. No widzicie, mam teraz taki układ. To już mogę sobie z powodzeniem to narzędzie wyłączyć, przełączyć się do zwykłego narzędzia. No i sobie tutaj na przykład poprawiać usytuowanie określonych elementów, tak żeby po prostu oddać właściwie kształt. Ale myślę, że jest ok. Jest dobrze. O, tak zostawię. Super. Już nic nie będę kombinował. I teraz zobaczmy, że ta nowa siatka została zbudowana o dokładnie 140 poligonów. No, wielkość 140 poligonów. Jeszcze może złapę sobie tutaj ten poligon, bo on tak nie za bardzo tu stoi w swoim miejscu. O, może ten tak też odbiega od pionu. No i powiedzmy, takie autopoprawki można sobie jeszcze dodatkowo wykonać, ale myślę, że jest dobrze. Tu trochę mam mało objętości. To może tak, Ctrl R, tu wstawię z lupa, a widzicie, to mi się taka pętla zbuduje. No, przeniosę się do widoku z boku. Niechcący sobie tutaj powyłączałem. No i tu mi, widzicie, brakuje geometrii najwyraźniej. Ctrl R. To może inaczej. Teraz wezmę sobie, użyję narzędzia nóż K. I zrobię tu cięcie, tu cięcie, tu pojadę. Kliknę, o, i już tu mi się geometria poprawiła. Teraz, żeby tutaj nie było trójkąta, to K i z tego naroża pociągnę sobie tu. A więc to już są takie detale, można powiedzieć, ręczne, które możemy wykonać, uzupełnić, o ile uznamy, że są nam konieczne. Ale nie chodziło o oddanie geometrii obiektu. Jest ok. Dobrze. O, tu jeszcze mogę wrzucić żlupa. Dobrze.
No powiedzmy, że mam taką siatkę zbudowaną. Teraz dokładnie jest na tym obiekcie, oczywiście ten obiekt dynto po sobie wyłączę, 354 poligony. Teraz przejdę do tej zakładki tutaj i tutaj dodam sobie modyfikator jeszcze subdywizji. To mi bardziej wyobli obiekt, ale ten modyfikator subdywizji przesunę nad modyfikator shrink wrap 108. No to jest istotne. Wtedy zostanie detal podkreślony, kształt, dokładnie te kształty, ostrość krawędzi. I tu sobie ustawię tą wartość na jednej jednostce podziałowej, bo to wystarczy. No i kolejnym krokiem to będzie po prostu utrwalenie tych modyfikatorów do tego obiektu, wszystkich po kolei, apply, o, wszystkie modyfikatory utrwaliłem i teraz zobaczmy, że jak włączę materiał dynamicznej topologii, wyłączę sobie pokaż od frontu, o, no to widać, że jeden kształt przystaje do drugiego kształtu. Tak to wygląda. O, teraz jeszcze pokażę sobie siatkę na tym nowym obiekcie, żeby to było widać. O, na tym obiekcie widzimy siatkę, ładnie się nam opasała, super jest, dobrze to wygląda. Mogę tutaj sobie tryb wysmuklający włączyć, o, odda to detal. No i co więcej, to teraz sobie porównajmy te trzy siatki na koniec. O. No i już po samym wyglądzie możemy ocenić, co znaczy dla obiektu, taka można powiedzieć, z rozmysłem i zgodnie z kształtem, krzywiznami obiektu przeprowadzona retopologia. Wtedy taki nasz obiekt staje się przede wszystkim bardziej ekonomicznym, ergonomicznym, a do tego można powiedzieć układ krawędzi na obiekcie pokrywa się z krzywiznami tego obiektu. I właśnie to jest podstawowym celem stosowania manualnej retopologii. Ja wiem, że to jest praca, można powiedzieć, benedyktyńska, żmudna, no ale jeżeli chcemy przejść na wyższy poziom, no to takiej retopologii nie powinniśmy odpuszczać. I myślę, że ten oto poradnik no, powinien dać Wam jakiś asumpt, żebyście mogli posługiwać się tym narzędziem służącym do budowy poligonów, bowiem po to chyba to narzędzie zostało stworzone i dodane do Blendera. A teraz już nie przedłużając, zakończę ten poradnik. Podziękuję za uwagę. No i oczywiście zaproszę Was do oglądania moich kolejnych poradników. Jeszcze raz dziękuję za uwagę.